powitany. Chociaż i tak skierownicy mi najlepiej przywitało, bo dali mi pro, jak to się na kotylion, oko proroka. Wow. Rewelacja. Na pamiątkę. Chodziłem, obnosiłem się z tym, a żona powiedziała, że jestem już pyszny i musiałem to zdjąć. Pyszny, bo smaczny? Też. Jak żona to mówi, to chyba... Przeczytamy dzisiaj słowo. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, 10-22. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu. On zaś rzekł: oto ja, Panie. A Pan zaś do niego: wstań i idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Sylasa z Tarsu, bo to właśnie się modli. I ujrzał widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje do pogan, przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz, wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał, i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski, przejrzał, wstał i został ochrzczony, a gdy przyjął pokarm, odzyskał siły, przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, zdumiewali się i mówili: czy to nie ten, co prześladował w Jerozolimie tych, którzy wzywają imienia Twego i po to tu przyszedł, aby ich w więzach odprowadzić do arcykapłanów? Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Pamiętacie Pawła, tak? Wykształcony, u najlepszych się uczył, miał autorytet, miał duże pole popisu, miał gorliwość do Boga, o której Paweł później sam napisał, ale gorliwość jaką? Nierozsądną miał. Tak. Więc uczestniczył w zamordowaniu Szczepana, wielu ludzi wtrącał do więzienia. Tak naprawdę to trudno było mu przebaczyć, tak? Ale apostoł Paweł później, wypowiadając się o narodzie swoim, mówi: zaświadczam, że w nieświadomości działali, tak? O co Bogu chodziło? O serce. Bo jeżeli człowiek ma jakąś pasję i umie działać w pasji, to kiedy Chrystus go zdobędzie, taki człowiek jest w stanie wykonać wiele rzeczy. On musi mieć właściwy cel. A my patrzymy tylko, czy człowiek jest ułożony, czy nie ułożony. Kiedy nasz syn dorastał, był jeszcze mały, ale już rósł, i patrzyłem na niego i widziałem, że po prostu jest problem. On za mocny jest, on za silny, on za bardzo chce i on zaczyna w domu rządzić. I Bóg mi powiedział: on ma pasję. Jeżeli dzisiaj go zgasisz, jeżeli dzisiaj go okiełznasz za bardzo, to on nigdy nie będzie przywódcą. On nigdy nie będzie dobrze służył. To będzie niewolnik. Tak? Niedawno rozmawiałem z kobietą, która mówi: z dziada pradziada byliśmy biznesmenami. O, działka Łukasza. Z dziada pradziada. Mówi: dla mnie zasady biznesu to tak po prostu coś normalnego. Ale mój mąż nigdy nie będzie biznesmenem. Bo kiedy do niego przynieśli jakąś robótkę, on był stolarzem, on ocenił, to mówi: 400 zł, ona mówi: chłopie, ale musisz materiały kupić, musisz lokal opłacić. Co ty się, kobieto, znasz? I wreszcie poszła na macierzyński, dopóki ona finansów pilnowała, to szło, ale kiedy poszła na macierzyński, splajtował z dupkami. Ja mówię: on nie wie, jak to się stało. Ona mówi: bo on nigdy nie będzie przyjechał.
nigdy nie będzie biznesmenem, bo on nie umie liczyć. A ona mówi, a ja wyssałam to z mlekiem matki. Pewnych zasad nauczyłam się, tak? Pasja. Więc drodzy, chcę wam mówić dzisiaj głównie o pasji. Jeżeli człowiek nawet jest zły, ale robi to z pasją, nie z zepsucia, ale z pasją. Jeżeli taki człowiek się nawraca, to chociaż zanim ciągnie się złe świadectwo, to chociaż zanim ciągną się wiele różnych rzeczy, niedobrych, niegodziwych, to kiedy Pan go zbawia, to patrzy na jego serce. I oto Pawła spotkał. I wiedział, że Paweł się nie nawróci na zasadzie Pawle źle robisz, tak? Albo Pawle w Biblii jest napisane. On się tak nie chciał nawrócić. On musiał się spotkać z żywym Bogiem. On musiał doświadczyć Boga głębiej. On musiał doświadczyć Boga mocniej. Kiedy człowiek tam doświadcza Boga, to nikt już tego ci nie może zabrać. Wiecie, kiedy ja miałem depresję, a miałem taki czas, i stałem przed Bogiem i mówiłem, w nic już nie wierzę, oprócz tego, że ty istniejesz, to wiecie, co mnie przy życiu trzymało? To, że doświadczyłem Boga tak głęboko. To, że wszedł w moje życie, że uzdrowił, że sprawił cuda, że spotkałem się z Nim twarzą w twarz, że słyszałem Jego głos fizycznie. Powiedziałem, Panie, ktokolwiek by nie przyszedł, ja w pewne rzeczy nie wierzę, ale nigdy, nikt nie udowodni mi, że Ciebie nie ma i że Ty nie miłujesz. Tak? I to pozwoliło mi, że pół roku i wyszedłem w zwycięstwie, bez żadnych leków, bez niczego. Tak? Ponieważ miałem przeżycie. Przeżycie, które zmieniło nie tylko moje myślenie i moje życie, moje wnętrze, ale zmieniło całą moją strukturę. Więc mógłbym stanąć przed Bogiem i powiedzieć, oto jestem, bo znam Twoje życie. Więc dzisiaj wielu ludzi jest gorliwych. Czytałem jakąś książkę, nie pamiętam jaką. Dużo czytałem. Dzisiaj mniej, tylko Biblię czytam. Ale pewien pastor się wypowiadał, mówi, badałem rynek kościołów i stwierdziłem, że jeżeli kościół liczy od 10 ludzi do 50, to pastorzy są tacy po prostu bojowi. I liderzy są tacy bojowi. Ale jak osiągną pułap bezpieczny, to nagle spoczywają na laurach, zachować stan obecny. Letni kościół, tak. Bo my już musimy, cele zostały osiągnięte. Plan został wykonany. No ale Bogu się to nie podoba, tak? Zdecydowanie. Amen. Bo żniwo przychodzi wielkie. A z letniego kościoła jacy to pracownicy? To lenie, które nawet ręki do ust nie podniesie, jak ma pełny talerz, tak? Jego trzeba nakarmić, jego trzeba dać, do niego trzeba pójść się, przywitać, trzeba go zachęcić. I niektórzy mówią, nie wolno mu mówić złego słowa, napomnienia, bo się obrazi, pójdzie i będziesz odpowiedzialny za jego życie. Bo ja nie chcę tego chrześcijaństwa. Bo ja chcę, żeby ludzie płonęli dla Chrystusa, tak? Żeby byli poruszeni od wewnątrz. Nie chcę takich ludzi siedzących tylko. Chcę ludzi, którzy mają cel. Apostoł Paweł był nietuzinkowym człowiekiem. Ale nietuzinkowość kosztuje. Popatrzcie, co go to kosztowało. Miał autorytet. Miał znajomości. Miał pozycję. Ale kiedy się nawrócił, to jest powiedziane, pokażę mu, ile wycierpieć będzie musiał dla imienia mego, tak? Co to znaczyło? To znaczyło, że stracił autorytet w tym świecie, w którym był. To znaczy, że musiał zmienić miejsce zamieszkania. To znaczy, że chociaż służył i nauczał, że godzien jest ten, który głosi słowo, żyć z tego słowa, tak? Czyli jeżeli sieje dobra duchowe, to jest właściwe, jeżeli żnie wasze dobra cielesne. Ale sam szył namioty czasami, tak? Nie zawsze, ale czasami. I opowiadał to Koryntian, nie chciałem was złupić, bo wy macie skąpe serce, bo wy jesteście ludźmi chciwymi, bo wy nie chcecie płacić, wy nie chcecie inwestować w Boże Królestwo. Więc ja wam chcę pokazać, że funkcja, jaką pełnię, rzeczy, jakie robię, wcale nie służą dlatego, że chcę żyć z tego. Ja umiem pracować, ja umiem zarobić. Ja po prostu Panu mówi, umiem znosić głód,
ale umiem też żyć w obfitości. Wszystko umiem, który mnie wzmacnia, tak? Więc drodzy, apostoł Paweł zrezygnował z wielu rzeczy. Z wielu. Z miejsca zamieszkania, z szacunku. I nawet kiedy się nawraca, idzie do Jerozolimy, a apostołowie mówią, wiesz co, cieszymy, żeś się nawrócił, ale nie chcemy cię znać, bo tak naprawdę nie jesteśmy przekonani. Tak? Więc Paweł idzie do Jerozolimy, do świątyni się modli, a Bóg mu mówi, ty lepiej z Jerozolimy uchodź, bo tu twojego świadectwa nie przyjmą. On mówi, jak to nie przyjmą? Przecież to jest takie spektakularne nawrócenie. Przecież ja wiem, co im powiedzieć. Bo oprócz tego, że zostałem napełniony w Duchu Świętym, doskonale znam zakon. Ja im umiem to wyłożyć. Ja umiem do nich dotrzeć. A Bóg powiedział, nie przyjmą. I nie przyjęli. I musiał wyjść. I niektórzy by tutaj płakali, jeśli do Eliziera, nie ma nic. Po uwolnieniu, tak? Bo kiedy człowiek załapuje doła, to demony się dołączają. Nie zawsze są na początku, ale gdzieś tam później się dołączają. I trzeba uwolnienia, tak? Więc ludzie się tłumaczą w różny sposób. Ale po prostu Paweł powiedział, ale ja wiem, komu uwierzyłem. Ja wiem, za kim idę, tak? Ja wiem. To nie jest takie proste. Wiem, o czym do was mówię. Kiedy się nawróciłem, to wydawało się, teraz to po prostu rewelacja, tak? Ale pierwsze, co straciłem, moją rodzinę. Żona została, ale reszta rodziny stracona, tak? A później, za jakiś czas, straciłem pracę. A po jakimś czasie Bóg powiedział, idziesz do służby proroczej, więc straciłem pastorstwo. I do dzisiaj wejdziecie na internet, ja nie wchodzę, żeby się nie zdołować. I wpiszecie moje nazwisko, to są różne opinie, tak? Bardzo różne. Tylko, że najbardziej krzyczą tym ci, którzy im się nie podoba, a ci, którzy doznali Bożego dotknięcia, jakoś nie milczą, tak? Mało chętni są. Więc ludzie jak czytają, to myślą, ten człowiek tylko złe rzeczy robi, bo wszyscy o nim źle piszą, a to nie jest tak. Są ludzie, którzy dobre rzeczy też robią. Nie tylko zły, tak? Drodzy, kiedy Bóg powołał Pawła, co zrobił? Posyła Ananiasza. Posyła człowieka, męża Bożego, który słyszy głos Boży, żeby nałożył ręce na Pawła. Ale Ananiasz wcale nie jest chętny. Nie zastanawiało was to, że apostołowie nie chcieli się z Pawłem spotkać? A dlaczego nie chcieli? Bo mu nie wierzyli. Ale dlaczego nie wierzyli? Przecież mogli się Pana zapytać, tak? A dlaczego prorok z Judy, kiedy poszedł do Jeroboama, żeby mu głosić słowo, i prorok drugi go zwiódł, mówiąc, ja też jestem prorokiem Pana i u mnie możesz jeść. Mój dom jest azylem. Dlaczego ten prorok zapytał Pana, a mógł zapytać, był prorokiem? Dlaczego jadł, kiedy mu nie wolno było tam jeść? I dlaczego tam mieszkał, skoro nie wolno mu było tam mieszkać? Dlaczego złamał? Bo był wygodny. Apostołowie też nie pytali Pana. Bo mieli opinię, mieli przekonanie, tak? Mieli. Ale kiedy człowiek staje w gotowości służyć Bogu, to cię czy przyjmą, czy nie przyjmą, to będziesz Bogu służył, tak? Popatrzcie, apostoł Paweł był ślepy w tym czasie. Miał zamieszanie. Cały jego świat wywrócił się do góry nogami. Miał oskarżenie, że tylu chrześcijan strącił do więzienia i zrobił mu krzywdę. To nie było łatwe z tym żyć. On poznał prawdziwego Boga teraz. Więc miał dylematy. Pościł, pewnie płakał, pokutował i może żył w potępieniu. On potrzebował, żeby ktoś przyszedł i go przytulił i mu powiedział, Pan cię miłuje, tak? Jest. Ale Ananiasz nie chciał. Ananiasz się wycofał. Nie chciał się narażać. Bo nie wierzył. A ja wierzę, że teraz Bóg będzie wzbudzał i Saulów, i Ananiaszów. Amen. Saulów, żeby szli, zostawiali swoje miejscowości, swoje prace i szli głosić Ewangelię. Bo historia mówi, że kiedy Niemcy wysyłali najwięcej ewangelistów, misjonarzy,
to najlepiej się nie działo. Gospodarka szła do góry, wszystko szło do góry, tak? Ale w momencie, kiedy zaczęło to iść w drugą stronę, Niemcy zaczęły iść w dół. Więc jeżeli Polska zacznie wysyłać misjonarzy, jeżeli Polska będzie tak napełniona Ewangelią, że ludzie powstaną, żeby iść i nie oczekiwać, że wujek za daleki przyniesie albo przywiezie, tak? Tylko pójdą, żeby dać. Podzielić się. Usłużyć. Kiedy nasza córka była w Kamerunie i moja żona dzwoniła do niej tam i córka pyta, a co u ciebie, mamusiu? Tato jest na wyjeździe i diabeł nas atakuje. Pralka się zepsuła, pręka się zepsuła, coś tam jeszcze się zepsuło. A ona mówi z Kamerunu, mówi, mamo, o czym ty mówisz? Tutaj w Kamerunie, jak człowiek ma trzy kamienie i garnek, to jest bogaty. A ty mi mówisz o pralce, o kuchence, o zbywarce? Ty nie wiesz, w jakim świecie żyjesz, ty nie umiesz docenić tego, co masz. Myśmy nie rozumieli, o czym ona mówi, bo myśmy w Kamerunie nie byli. Ale jeżeli człowiek doświadcza czegoś, to rozumie, że pewne rzeczy są tylko dodane. One nam mogą służyć. Ja myślałem kiedyś, że to nam pomaga, tak? No to wcale nam nie pomaga, bo jeżeli masz łatwość prania, to szafy się zapełniają, bo chcesz zmieniać raz ubrane. Jedna kobieta mówi, ja na drugi dzień się przebieram, nie? Albo w ciągu dnia, znam taką, która na każdą sesję wykładową przychodziła inaczej ubrana. Pytam się, dlaczego, bo jestem przypocona i nie świeża. No ale to później trzeba wyprać, a to później trzeba wyprasować, tak? To wcale nie jest tak, że jest łatwiej, albo że to oszczędza nam czas. Bo my sami sobie narzucamy tempo życia, to tempo jest dzisiaj takie, że nie wytrzymujemy. Wyścig szczurów. Wyścig szczurów. Więc drodzy, Paweł się nawrócił i postanowił zrobić radykalne rzeczy. Poszedł do Antiochii, a kiedy najpierw do Tarsu, odrzucony, tam spędził czas z Panem, a później Barnaba go wziął do Antiochii i w Antiochii on się zadomowił. I tak niektórzy z was się zadomowili. I wtedy przychodzi prorok i mówi, tak mówi Pan, odłączcie mi Barnabę i odłączcie mi Pawła, żeby wykonywali dzieło, do którego ich powołałem. A jakie to było dzieło? A, ewangelizować. Tak? A dotrzeć daleko. A cierpieć dla Chrystusa, tak? Apostoł Paweł płacił cenę i nie narzekał, bo czynił to świadomie. Wiedział, do czego został powołany, tak? Wiedział i nie narzekał. Wiecie, kiedy rozpoczynałem swoją służbę, różni pastorzy do tego podchodzili. Raz, ja nie miałem jeszcze doświadczenia. Moja służba się dopiero rozwijała. Prorocza służba. Po drugie, był naturalny sprzeciw, bo takiej służby oficjalnie nie było. Można było prorokować bez nazewnictwa, ale też nie było zaplecza finansowego. Moja żona pracowała na dwa etaty. Ja nie miałem pracy. Bóg mnie zwolnił. Kiedy jechałem gdzieś do zboru, a wreszcie ktoś mnie zaprosił, to często pokrywali tylko koszty dojazdu, a czasami nawet nie. Pamiętam, raz przyjechałem, miałem kilka przysiadek i wziąłem tylko ostatnie bilety. Powiedzieli, bracie, możesz pokazać bilety? Pokazałem bilety, obliczyli koszty. Ja mówię, ale to nie są całe koszty. No ale to jest udokumentowane. Więc musiałem dołożyć, tak? Do służby. I moja żona nigdy nie powiedziała, nie dam ci. Wstawała o 4 rano, ryła nosem i pracowała. Powiedziała, myśmy stanęli Bogu do służby, żeby wykonywać to dzieło. Bóg jest wierny. Nie wiem, jak długo to będzie trwać, ale na pewno On jest wierny. Więc przyszedł w końcu przełom. Ale nie tak szybko. Wcale nie szybko. Bóg nie dał nam głodować, ale nie było to łatwe, tak? Więc ja rozumiem apostoła Pawła, kiedy on stał w pewnym miejscu i powiedział, jednak pójdę. Więc Bóg chce was ruszyć z waszych miejsc. Z miejsc wygody, zasiedzenia i z miejsc, w których trzeba coś zrobić. Tak? W których trzeba coś zrobić. Myślicie, że to jest łatwo podejść do kogoś i powiedzieć, Bóg mi pokazał, że będziesz uzdrowiony.
To jeszcze łatwo. Tylko później to zrobić, nie? Pan Jezus powiedział, co łatwiej jest rzecz? Odpuszczone są grzechy twoje, czy wstań i chodź. Ale żebyście wiedzieli, że On ma władzę to uczynić. Powiedział do sporania, że mamy wstań i chodź, tak? I on wstał. No ale ktoś mi powiedział, prorokowanie, uzdrawianie jest chodzenie po wodzie, tak? Nie wiesz, czy to się stanie, czy nie, tak naprawdę. Masz wiarę tylko. A czasami to nie jest takie proste. Kiedy Bóg mnie uzdrowił z bólu kręgosłupa, czy z choroby kręgosłupa, to ja nie widziałem, że jestem uzdrowiony. Jak człowiek ma dobrze, to nie wie, że jest chory. Czy uzdrowiony, tak? Jak cię boli, to wiesz, że jesteś chory. Ale jak cię Bóg uzdrawia, to jest normalka, że się dobrze czujesz. I kiedy narzekałem, że w kościele nie ma cudów i znaków i tam jeździłem po tych wszystkich usługujących, że nie mam w Polsce takich namaszczonych, a moja żona mówi, ale przecież się modlili o twój kręgosłup. No tak, ale co z tego? Ona mówi, ale kiedy ci ostatnio bolało? Myślałem, o, ze 2 tygodnie temu. Powiedziałem, jak chcesz być w porządku przed Bogiem, pójdziesz do wszystkich, którym głupoty opowiadałeś i odwołasz to, co mówiłeś. Bo Bóg cię uzdrowił, tylko ty ciągle miałeś złe wyznanie, tak? Bo uzdrowienie przychodzi czasami na drugi dzień, a czasami później, ale przychodzi, tak? Więc drodzy, nasz honor czasami nie pozwala nam stanąć w miejscu wyzwania. Panie, jeżeli mi to potwierdzisz, pamiętacie Gedeona? Panie, runo, no nie, to teraz na odwrót. Ale i tak nie miał wątpliwości w sercu, nie miał pewności, więc Bóg mu mówi, a teraz podejdź ku czatom, tak, wroga i posłuchaj, co mówią. A oni mówią, wytoczył się chleb jęczmienny z obozu izraelskiego, uderzył w nasze namioty i je poprzewracał. Nic to jednego, jak miecz Gedeona. I Gedeon wiedział, że wygra. Miał 3-krotne potwierdzenie. Dopiero uwierzył, tak? Drodzy, więc Bóg powołuje Pawłów przede wszystkim. Niezależnie jaka twoja była przeszłość i jest przeszłość. On chce ją wymazać i się pyta teraz o twoją pasję dla Chrystusa, tak? O twoją pasję. Czasami do młodych ludzi mówię, słuchajcie, popatrz, tu jest owoc i wciągam ich w jakieś działania. A później pytam się, będziesz mógł służyć? Mam 19 lat. Jeszcze nie mam układane w głowie. Nie wiem, jak to będzie. Fajnie widzieć owoce, ale życie jest życiem. Ale rozmawiałem z pastorem, którego żona umarła. Miała nowotwór. Umarła. I to było chyba 20 lat temu. I teraz z nim rozmawiałem, on mówi, wiesz, Ryszard, gdyby się cofnął czas, miałem wtedy 20 parę lat, kiedy żona umarła na nowotwór. I wtedy, kiedy ona leżała i cierpiała, rak ją zżerał, a ja płakałem nie nad nią, tylko nad sobą. Młody jestem. Młody wdowiec. Życie mija. Życie jest piękne. A ona mnie tu trzyma. W ciągu 2 lat umarła, w momencie zachorowania, i mówi, jest co, minęło już 20, jak jeden dzień. I gdybym myślał, że tyle lat jeszcze, to ja bym siedział przy niej, trzymałbym ją za rękę, patrzyłbym z miłością, bo bym wiedział, że Bóg mi da więcej lat. Tylko młody człowiek tak nie myśli. Myśli, że miesiąc to jest całe życie prawie, tak? Jest nagle tragedia, bo coś się stało. I nie jest gotowy pójść, i nie jest gotowy służyć. Powiedział, Ryszard, jestem głupi. Zrobiłem źle. Ile razy pomyślę, żal mi, bo moja żona mogła umierać w godniejszych warunkach, w lepszy sposób, w miłości. A ja użalałem się nad sobą, że mi się dzieje krzywda, bo Bóg to sprawił, że moja żona zachorowała. Drodzy, apostoł Paweł zrezygnował ze wszystkiego. Ze wszystkiego zrezygnował. Bo miał gorliwość. Bo doświadczył żywego Boga. Bo już nie dbał o swoje, tak? Łatwo wam będzie zrezygnować ze swego? Zostawić swoje domy. Zostawić swój kościół może. Zostawić to, co kochasz. Zostawisz swoje finanse, tak? Wiedząc, że Bóg cię nakarmi. A ktoś mi powiedział, dziadem nie będę.
dziadem. Ale czasami, żeby nauczyć się pokory, trzeba ubikację mieć. Tak? Bóg wie, jak nas przeczołgać. Bóg wie, jak nas zmienić. Bo On powołuje swój lud. Powołuje was. Nie trzeba nam armii Ciamajdów. Potrzebujemy nawróconych Pawłów. Potrzebujemy ludzi zdeterminowanych. Potrzebujemy ludzi, którzy doświadczyli Boga. Potrzebujemy ludzi, którzy pójdą gdziekolwiek Bóg im każe. Ale druga strona to są Ananiaszowie. Ananiasz słyszał Boga. Ananiasz modlił się. Ananiasz służył. I nagle dostał polecenie i powiedział: no nie bardzo. Niekoniecznie. A może kto inny, ale Boże, się chyba pomyliłeś. Nie lubimy takich rzeczy, tak? Kontrowersyjnych. Chcemy, żeby Bóg zbawiał wykształconych po szkołach biblijnych, z dobrą przeszłością, ze zdrową rodziną. To tak, jakby Bóg nie mógł zmienić człowieka w jednym momencie. Ja rozumiem, że czasami trzeba procesu, że Bóg nie ma stereotypów i działa tak, jak chce. Ale czasami tak jest. I bardzo często tak jest. I znamy takich ludzi, kiedy Bóg w jednym momencie zmieniał człowieka. Nie tylko zabierał mu nałogi, ale zmieniał jego sposób myślenia. Jeden człowiek mi mówi: byłem nałogowym kłamcą, musiałem się pytać moich znajomych, co jest prawda, a co fałsz, z tego, co mówi. On już sam nie wiedział, kiedy kłamał. I po pewnym czasie ludzie, jak się nawrócił, w ciągu tygodnia pracownicy, w studni pracował świetnie, podeszli do nich i powiedzieli: Romek, coś się z tobą stało. On mówi: co się stało? Ty nie kłamiesz. I on mówi: naprawdę? On mówi: ty nie kłamiesz. On mówi: nie mam takiej potrzeby. Tak? I ktoś inny podchodzi i mówi: Roman, ty nie przeklinasz. On mówi: naprawdę? Bóg zmienił go w jednym momencie. Zabrał mu nie tylko nałogi, ale uczynił go prawym człowiekiem. I pamiętam, żeśmy z żoną prorokowali do niego i myśmy mówili: i Bóg ci da samochód, i da ci pieniądze, i da ci zaopatrzenie. I on powiedział: to jest niemożliwe, nie mafia ściga za długi. I dostał służbowy samochód. I dostał komputer. I płacili mu za komórkę. Dostał komórkę, jeszcze za nią płacili. Różne rzeczy dostał. Tylko tego nie docenił, o, zgrozą. Ale dostał, tak? Bo Bóg był w tym. Bo Bóg taki jest. Więc przychodzi czas teraz, że Bóg będzie takich ludzi powoływał, ale potrzebuje użyć nas, żebyśmy im zanieśli pełną wolinę, tak? Bo gdyby nie Ananiasz, nie wiem, jakby to się stało, kiedy by Paweł przejrzał, tak? Ale oto przyszedł Ananiasz i włożył ręce i powiedział: Pawle, Pan mnie przysłał do ciebie, włożył na niego ręce. I Paweł zaczął widzieć. I wtedy mu powiedział przeznaczenie, jakie Bóg dla niego ma. I powiedział, co Bóg chce wykonać w jego życiu. I Paweł się zgodził z tym. I natychmiast wstał. I natychmiast zaczął głosić, że Jezus jest Chrystusem. Ale kiedy Ananiasz wykonał swoją pracę, więc następna rzecz, czy wykonasz tą pracę? Tak? Czy pójdziesz do prostytutki i powiesz, że Bóg chce cię zbawić, tak? A kiedy już ona się nawróci, powiesz, a Bóg chce cię teraz posyłać i używać do salonu, tak? To jest niemożliwe, jak taka kobieta. Bóg zmienia ludzi. My mamy to uwierzyć. Bóg zmienia ludzi. Więc jeżeli chcesz słuchać Boga, najpierw słuchaj się w Jego głos, żeby rozpoznawać ten głos, bo czasami nie ma szans, czy nie ma możliwości powtórzyć. Szanse uciekają, tak? Jechałem kiedyś samochodem i Bóg do mnie mówi: weź tego człowieka, stał taki obśliniony na poboczu i machał tak dziwnie ręką. I słyszałem głos: zatrzymaj się i go weź. I tak sobie popatrzyłem. Niedawno dostałem samochód. Tapicerka czysta. Po prostu jechałem, musiałem jeszcze pewne sprawy przemyśleć, przemodlić, tak? I zanim się zdecydowałem, to pojechałem. Dwupasmówka, musiałbym jechać 20 do przodu i z powrotem, żeby go wziąć z powrotem. I Bóg powiedział: on potrzebował, Rogeli. Nawaliłeś.
Myślisz, że jak pojedziesz i będziesz głosił do wielu ludzi, to wykonasz moją wolę? Nie zawsze taka jest moja wola. Czasami posyłam do jednej osoby. Tak? Ale oceniłem człowieka po wyglądzie. Oceniłem. A czasami przychodzi człowiek, włosy stoją mu w różne strony, tak? Koszula zapięta nierówno i się przedstawia. Doktor habilitowany. A ja myślałem, że to bezdomny. Bezdomny doktor habilitowany. Proszę? To bezdomny doktor habilitowany. Bo oceniamy za szybko ludzi. Ale kiedy Bóg powołuje, tak? Więc kiedy wkładamy ręce, to wiecie, co nas boli najbardziej później? Kiedy ci ludzie nie do końca spełniają nasze oczekiwania. A jakie są nasze oczekiwania? Że będą ułożeni, że będą wszystko umieć. A patrzcie, co zrobił Paweł. Zaczął napełniać Damaszek Ewangelią. Ale chciano go zabić, więc go wysłano poza Damaszek. Przyszedł do Jerozolimy i o sobie myślał, teraz to po prostu się zacznie. Tak? O sobie miał duże myśli. Myślał w dużych kategoriach. Ale Bóg wiedział, że zbawienie to jedno, odcięcie różnych rzeczy to drugie, ale przemiana wewnętrzna to trzecie. Tak? Więc Bóg mu zamknął drogę w Jerozolimie, bo wiedział, że apostołowie będą usługiwać w Jerozolimie i okolicach, ale jego Bóg miał posłać do Boga. Do Boga. I miał być człowiekiem kontrowersyjnym. Pamiętacie pana Piotra, który otworzył drzwi do Boga, wszedł do domu Korneliusza? Ale później, kiedy siedzieli sobie przy stole i rozmawiali, i przyszli Żydzi, i Piotr zobaczył, że siedzi z poganami, nawróconymi już prawdzie, ale poganami, stał szybko i udał, że ich nie zna. I Paweł mówi, i się zdenerwowałem, bo był obłudny. Więc musiałem go publicznie zganić. To wcale nie znaczy, że on był taki odważny. Bóg mu kazał, aż 3 razy mu widzenie pokazał, a później Bóg go przynajmniej jeszcze powiedział, więc Piotr poszedł. Ale Piotr nie był w stanie usługiwać poganom. To dopiero Paweł spowodował, że zebrał się sobór w Jerozolimie. I to sobór pewne rzeczy ustalił i apostołowie się z tym zgodzili i napisali list, Duch Święty i my. Pamiętacie? Ale to Paweł spowodował, tak? Ale zanim to zrobił, to pamiętacie Żydów z Tesaloniki, jak go prześladowali? Jak poszedł do Berei, oni poszli za nim do Berei. Jak poszedł do Filipii, oni za nim do Filipii. Oni mu nie chcieli odpuścić, bo on nie działał według ich zmysłów. Bo przekroczył pewne normy. A Bóg chce, żebyśmy przekraczali pewne normy, tak? Bóg łamie ducha religijnego. Alleluja. Tak? Poszerza nas. Bóg chce naszego rozwoju, Bóg chce naszej relacji z Nim. Więc On powołuje człowieka do takiej głębokiej relacji. Więc Bóg kazał mi zapytać was w 2 kwestiach. Czy zgodzicie się być powołani? Co to znaczy powołani? No, Paweł się musiał nawrócić, tak? Ale w Biblii jest napisane, kiedy Jezus mówi do Piotra, tak? Chyba do Piotra mówi. Piotrze, a ty kiedykolwiek się nawrócisz, tak? Twierdzaj braci swoim. Do Piotra, który z nim nie był zawsze i na górze przemienienia i w różnych innych miejscach, tak? Piotrze, a ty kiedykolwiek się nawrócisz. Co to znaczy nawrócisz? Co, odwrócisz się od swojego sposobu myślenia dzisiejszego, tak? Więc dzisiaj są tu ludzie, którzy potrzebują nawrócenia. Nie nawrócenia do Chrystusa, bo poznaliśmy Chrystusa, ale nawrócenia do rzeczy, które On dla nas przygotował, tak? Zapłacenia ceny, zrezygnowania ze swego ja, wierząc, że On jest w stanie cię zachować. Kiedyś pytałem mojej żony, bo dostała słowo i pobiegła do kogoś ważnego i przekazała to słowo. Ja się tak niezręcznie czułem w tym. I mówię do niej, nie bałaś się? Panowi, jak Bóg każe, to ja to robię. Ja mówię, jakby do prezydenta ci Bóg dał słowo, to bym poszła do prezydenta. Jakby to był Bóg, to by mnie wpuścili. Jakby to nie był Bóg, to by mnie nie wpuścili. Po prostu. Ja powiedziałem, Boże, ja takiej wiary nie mam. Musiałem zrewidować swoją wiarę, tak? Musiałem zrozumieć, że jeszcze czegoś mi brakuje.
Ale to jest kwestia posłuszeństwa, tak? Więc, a ty kiedykolwiek się nawrócisz, przyjeżdżamy na takie konferencje i chcemy tylko wziąć namaszczenie Ducha Świętego, ale za tym idzie przemiana. Tak? Ja pamiętam, do Boga mówiłem, 10 lat się uczyłem swojego zawodu i lubię swój zawód. A są ludzie, którzy są po teologii. Powołuj ich! A Bóg powiedział, ja nie jestem dobrym wykładowcą. Ja nie jestem dobrym kaznodzieją. A Pan powiedział, a czasami powołuje proroka, który pluje, jak mówi. Będzie się ze mną kłócił? A czasami powołuje człowieka, który sam kuleje, do tego, żeby modlił się o kulawy i będzie się ze mną kłócił? Gdzie Panie, no nie będę, no ale jakoś tak nie pasuje. Bo mam swój standard, tak? Ale to Bóg powołuje i Bóg chce. Więc kiedy Ciebie powołuje, czy jesteś w stanie zostawić swój zawód? Czy jesteś w stanie zapłacić taką cenę, tak? Czy jesteś w stanie coś przerwać? Czy jesteś w stanie pójść? Czy też będziesz ciągle oglądać się do tyłu? Wiecie, co zauważyłem? Że kiedy człowiek tak naprawdę sercem nie stanie za decyzją, to ciągle go diabeł może jeszcze zjeść. To ciągle, tak? W bloku obok nas mieszka dziewczyna z naszego roku. I kiedyś, ponieważ ja tak znam ją, ale nie rozmawiam tak za często. Czasami się tam spotkam, porozmawiam. Ale nie znam jej sytuacji. Mówię, a dlaczego ona się rozwiodła? Bo miała męża, rozwiodła się. Dlaczego ona się rozwiodła? I moja bratowa mówi, nie wiesz, czemu ona się rozwiodła? Bo ona wyszła za niego, ale ciągle była zakochana w Mareczku. Jakiś tam Mareczek. Zakochana w Mareczku. I mówi, kto by to zniósł? On i tak złoty facet. Przez 7 lat słyszał Mareczek i Mareczek. I w końcu jej powiedział, to idź do swojego Mareczka. Tylko, że Mareczek jej nie chciał. I została sama. Czyli przez te 7 lat wyszła za mąż wcześniej za tego, dawał jej wszystko, co trzeba, ale ona żyła marzeniem o Mareczku. O gruszkach na wierzbie. I dzisiaj płacze, bo musi sama wychowywać dzieci, sama odśnieżać przed garażem i pracować. I mówi, mam źle. I zrozumiałem, że jeżeli człowiek naprawdę sercem nie stanie za jakąś decyzją, to diabeł przyjdzie i mu zaoferuje. Mareczek na ciebie czeka. Co to? Nie wiedziałem, jak mu dołożyć. Więc drodzy, na ile się poddasz? Na ile? Czy jeżeli Bóg ci powie, zrezygnuj ze swojego tytułu i pójdź gdzieś tam, pójdziesz? Czy nie pójdziesz? A jeżeli pójdziesz, to czy będziesz płakać i oglądać się do tyłu? Biblia mówi, kto przyłożył rękę do pługa, niechaj wstecz się nie ogląda, tak? Tak jest. Bo nie tylko będzie źle orał, ale wróci, jak świnia do błota wraca, tak? Więc nie wracaj, nie oglądaj się, stój za swoją decyzją. Kiedy Bóg cię powołuje, to On też i zaopatruje, tak? I przychodzi czas przełomu, i przychodzi czas możliwości. Pewnie Wam to mówiłem, ale powiem Wam, długo czekałem, aż mnie Bóg użyje w służbie proroczej. No, spodziewałem się prorokami, ja byłem pastorem, prorokowałem, było skuteczne, ludzie byli poruszeni. Pomyślałem sobie, teraz jak do służby proroczej, już nie muszę się martwić o kościół, o finanse, o remonty, o kaznodziejów, o sytuację w kościele. Ja teraz mam święto lasu, przechodzę, modlę się, tak, super, tak? Ale nic się nie działo. I modliłem się 4 lata i nic się nie działo. I powiedziałem, Panie Boże, to jest nieuczciwe. Nie jestem już pastorem. Wszyscy się ze mnie śmieją. Mówią proroku, proroku i nie ma. I pojechałem do Kanady, do świętej pamięci już Mirosława Mileckiego. Przy okazji tak byłem. Prywatnie byłem, zaprosił mnie do siebie. I on mi dał swoje buty. I przyjechał z Polski, jak to był czas, kiedy przyjechał z Polski na stałe do Kanady. I mówi, Dan, mam buty. Jaki masz rozmiar? Mówię, 41. A to ja też mam taki. Przymierz. Bo tu w Kanadzie się w takich nie chodzi. Przymierzyłem, powiedziałem, są dobre.
choćby na działkę, tak? Już nie ten fason wprawdzie był, ale myślę, no nówki buty. Więc wziąłem i wiecie, kiedy wziąłem te buty, Bóg mi powiedział, Eliasz Elizeuszowi dał płaszcz, a Mileski dał tobie buty, a Mileski usługiwał w całej Polsce. I Bóg go używał. I powiedziałem, Mirek, ja to biorę jako znak proroczy. I przyjechałem z Montrealu do Toronto i na drugi dzień dzwoni moja żona, mówi, od wczoraj jestem twoją sekretarką, odbieram telefony. Wszyscy chcą cię mieć. Powiedziałem, jak to? 4 lata płakałem, nikt mnie nie chciał. Bo coś się wydarzyło. Tak? Bo Bóg jest Bogiem cudów. Bo doszedłem do miejsca dojrzałości. Wtedy tam płakałem. Mówiłem, Boże, zgadzam się. Mało tego, wtedy, kiedy jechałem do Kanady, mówiłem, Boże, 4 lata suszy i pustyni, ja już chyba się pomyliłem, ja rezygnuję. I Bóg powiedział, co chcesz? Powiedziałem, potwierdzenia. Pamiętam, przyjechałem do Warszawy i Jacek mi prorokował. Jest tutaj. I mówi, i prorokował, nie wiedział, z czym ja przyjechałem. Ja jechałem na samolot, bo u nich nocowałem. I Jacek wstał i prorokował, tak mówi Pan, i mi prorokował, powiedziałem, i pyta się mnie, nigdy mnie nie pytał, kilka razy mi prorokował, ale nigdy mnie nie pytał, czy się z tym zgadza. Mówi, zgadzasz się z tym? Przyjmujesz to? Powiedziałem, dobrze brzmi, ale nie przyjmuję. I on się wtedy dziwił. Dlaczego nie przyjmujesz? Co to, jestem fałszywy prorok? Powiedziałem, nie, ale ja Bogu wyznaczyłem rudę z nastawieniem runo. To ma prorokować określona kobieta w określony sposób, tak? Więc może to jest i prawda, na półeczkę. Więc pojechałem do Toronto, do Brampton, koło Toronto i wstaję w klasztor takiego dużego kościoła, wywołuje mnie z sali i zaczęli mi prorokować i też mnie pyta na koniec, przyjmujesz to słowo? Gdzie mnie? I on był w szoku. A później pastor polskiego kościoła do mnie prorokował w Toronto i pyta się mnie też. Każdy mnie pytał, nie wiem po co. Czy przyjmujesz? Powiedziałem nie. I jeszcze jedna osoba prorokowała i też powiedziałem nie. Aż w pewnym momencie żona tego, a potem miała być żona pastora. I miało być widzenie, nie proroctwo, tylko widzenie. I ona mówi, co taki smutny jesteś? Ja powiedziałem, teraz ci mogę powiedzieć, bo za chwilę siadam do samolotu. Miałaś mieć widzenie. Ona mówi, miałam. Ja mówię, czemu nie powiedziałeś? Bo mój mąż prorokował i to samo. Po co 2 razy się powtarzać? Ty nie gadaj, bo tylko ty mi mów, co widziałeś. I powtórzyła mi. Widziałam Ciebie jako proroka, który tam, stały testamentowy prorok. Więc jak chcecie nowo testamentowego, to nie ja. Widziałam stały testamentowego, tak? I powiedziała, to jest miejsce, w którym Bóg Cię ma. I kiedy ona, siedziałem w samolocie, pamiętam, schyliłem głowę i się modliłem, Boże, chciałem jedno potwierdzenie, dałeś mi 4. Dlaczego 4? Bóg powiedział, żądam, żebyś już nigdy nie stawiał pytania, czy prawdziwie Cię powołał. Nigdy. Będziesz miał różne okoliczności, będziesz miał różne sytuacje, ale nigdy nie możesz poddać wątpliwość swojego powołania. Rozumiecie? To jest. Apostoł Paweł nigdy nie poddał wątpliwość swojego powołania, tak? Apostoł Paweł mówi, czy ktoś głosi z zazdrości, czy ze złości, czy z miłości, ja się cieszę, bo moim celem jest zwiastować Ewangelię. Takie było jego serce. Więc drodzy, nawróćcie się, dobrze? Stańcie Bogu do dyspozycji. Pójdźcie. Może nie jesteście tacy zatwardziali jak Paweł, ale w kościołach wierzą takim nudą, albo schematem, albo już ludzie są zaspokojeni, a ja wiem, że Bóg będzie to łamał, bo Bóg chce nas użyć. Nie chce ekstrawagancji, ale Bóg chce posłuszeństwa. Amen. Więc kiedy Bóg przyszedł do Antiochii i powiedział, odłączcie Barnabę i Pawła, to apostoł Paweł mówi, ani przez chwilę nie radziłem się czego? Ciała i krwi, tak? Ani przez chwilę. Po prostu przyszło słowo, ja byłem w stanie to wykonać. I był w tym wierny. I kiedy Bóg ma takich ludzi, to Kościół jest poruszony. Wiecie? Na warsztatach biznesowych Łukasza było dużo ludzi. A dlaczego było dużo ludzi? Bo ludzie mają problemy finansowe. Tak?
bo chcą mieć powodzenie w finansach, bo może w domu się tego nie nauczyli. Ale ja wiem, że kiedy przychodzi przebudzenie do narodu, to ekonomia narodu zwyżkuje, tak? Tak jest, to jak się to nazywa? John Donne, czy jakiś tam wskaźnik? Tak? Dow Jones. No właśnie, Jones na dole, tak? Czy niski, niski Jones. Idzie w dół, no to wtedy gospodarka, a to idzie do góry, tak? Więc jeżeli chcemy, warsztaty są dobre, bardzo fajnie. Ale jeszcze lepiej, jak przyjdzie przebudzenie. I wtedy będziemy się uczyć, co z tymi pieniędzmi zrobić, a nie jak je zdobyć. I chciałbym, żebyś tak uczył. Co z tymi pieniędzmi zrobić, bo Bóg da pieniądze. Bo Bóg ma. Babcia mojej żony mówiła, Bóg ma więcej, jak rozdał. Mój synu, co ty płaczesz? Bóg ma więcej, niż rozdał. Bóg jest dobry. Amen. Drodzy, Bóg powołał was, ale też powołał Ananiaszów. Podejdź do człowieka, który wątpi w swoje powołanie, bo da rozrabiał. I powiedz mu, Pan mnie przysyła. Tak? Pan mnie przysyła. Objąć go, umiłować i powiedzieć, idź namaszczony. I nagle łuski spadną z jego oczu i widzi zupełnie inaczej. I zupełnie inaczej reaguje. Bo Bóg wysyła armię. Ktoś się wkurzył kiedyś, zdenerwował, przepraszam za słowo. Jak użyłem stwierdzenia, Bóg powołuje armię proroków. Powiedział, wszyscy są tacy szurnięci. Zaraz armia proroków. No ale jak tak patrzę na was, albo dzisiaj, jak pamiętam, co do wielu z was prorokowałem, to do wielu było, no, może nie aż tak wielu, ale do przynajmniej kilku dobrych osób było, że Bóg daje wam powołanie prorocze, tak? Ilu nas tutaj jest? Jaki to jest procent? Oczywiście ono czasami jest dodatkiem do głównej jakiejś innej służby, ale powołanie prorocze jest. Jest. Bo Bóg nie chce, żebyśmy chodzili po omacku, tylko żebyśmy chodzili w pewności. Będzie dawał nam dar poznania, będzie nam dawał sny, będzie dawał nam możliwość ich interpretacji, będzie nam dawał rozpoznanie duchów, będzie poruszał czy ożywiał Słowo Boże w naszych sercach, kiedy czytamy Biblię. Bóg będzie do nas mówił. Mówi cały czas, więc zawsze to słyszymy. Pamiętam, jak kiedyś się Bóg mnie powołał, już zacząłem służyć w obdarowaniu proroczym, służba się rozwinęła. I myślałem, że jestem taki okej. Okay. Wiecie, kiedy człowiek myśli, że jest okej, okay, to wystawia Boga na próbę. I Bóg odpowiada na próbę. I w pewnym momencie przyszedłem do jakiegoś zboru i nie miałem do nikogo słowa proroczego. A pastor, który nigdy nie prorokował, to wszystkim prorokował. I on tak na koniec do mnie, ja się bardzo paskudnie czułem. I on do mnie podchodził i słuchaj, to myśmy cię zaprosili. Płacił, żywimy cię. Zapłaciliśmy cię koszty podróży. A ty po prostu leniujesz. Ja w ogóle nie dostałem żadnego słowa. Bracie, już się nie przygotowałeś. Ja poszedłem na stronę, było mi bardzo przykro. Powiedziałem, panie, a dlaczego? A pan mówi, a co było ze tydzień temu? Co było tydzień temu? Kto by to pamiętał? Ale człowiek jak musiał, sobie przypomnieć, nie? I wtedy to przypomniałem sobie, że do kogoś prorokowałem, do czterech chyba osób po kolei, prorokował o silnym obdarowaniu proroczym. I kiedy przyszła piąta osoba, to już się nie modliłem, Boże, co masz dla niej? Tylko mówię, Boże, oby tylko nie dał prorocze. Ty wiesz, że ja zrezygnowałem z swojego zawodu, z pastorstwa, a rośnie mi konkurencja. Z tego, co mam, i tak nie da się żyć. Ale jak oni jeszcze wejdą do służby, to po prostu pomierać. Przyznaję się wam szczerze, musiałem z tego pokutować. I słyszałem, jak się Bóg uśmiechnął i powiedział, no to popatrz. Nie możesz być zazdrosny. Nie możesz być gorszy od Mojżesza, bo Mojżesz powiedział, oby wszyscy zamienili się w proroków Pana, tak? On powiedział, co ty jesteś zazdrosny do tego pacholęcia, które do niego przyszło? Oto moje serce jest takie, oby wszyscy zamienili się w proroków Pana. I wtedy ze mnie coś spadło. Drodzy, Polska potrzebuje ludzi zdeterminowanych. Amen. I nikt cię nie może szantażować, bo wyleci z pracy. To wylecę. A może to jest moje uwolnienie? A może Bóg chce mnie użyć? Tak, w taki czy inny sposób, tak?
a praca nie trzyma na jednym miejscu, a może ma być jak lotny Holender, to tu, to tam, tak? Po prostu Bóg jest cudowny. Więc pierwsze słowo, jakie mam, jutro będzie inne, to jest takie: dajcie się nawrócić. Stańcie Bogu do dyspozycji. Bo on naprawdę was potrzebuje. Przychodzi szczególny czas do Polski. Szczególny. Nie czas schematów. Czas gorliwych serc. Ktoś, nie wiecie, nie, nasz prezbiter na czele, Marek Kamiński, tym zakończę, powiedział, mam 28 sekund, powiedział: fenomenalne jest to i zadziwiające, że to wcale nie długowieczne zbory, czy bardzo wykształceni ludzie, albo bardzo obdarowani ludzie najwięcej robią. Ale wiecie kto? Nowonarodzeni. Popełniają błędy. Opowiadają czasami, jak cytują Biblię, głupoty cytują, bo to pomieszało mi się. Ja też taki kiedyś cytat zacytowałem, żona zwróciła na kazaniu. Powiedziałem: w Biblii jest napisane, jak ty kogoś kamieniem, to kup w ciebie chlebem. Moja żona mówi: tak, w Biblii jest napisane, a ty tyle lat jesteś wierząca, nie wiesz, że w Biblii jest napisane. A to było mojego ojca powiedzenie. Ja mówię, to do kanonu Biblii, tak? I wiele takich głupot opowiadałem. Ale Bóg się przyznawał. Co ja zrobię? Bóg się do tego przyznawał. Nie, ja sobie życzę, wiecie, jak się pierwsze momenty napiłem, to mi się... To byłem pod sufitem. I dzisiaj sobie czasami życzę, żebym tak przeżywał Boga, żebym był znowu pod sufitem, tak? Więc Marek Kamiński powiedział: jak nie będziecie mieli nowo nawróconych, zapalonych, takich trochę głupich nawet, to nie będzie rozwoju Kościoła. Bo ci ludzie przejęzyczy się, źle ręką machnie, tak? Jeden z pastorów, jeden z kościołów mówi: czy mogę po twoim autorytetem wygłosić słowo? I ja mówię: możesz. I ostatnio zakazali, że pierwsze słowo, które użył, mówi: po pierwsze! Ja mówię: to nie ten bat! Ale głosił w namaszczeniu. Amen. Palec nie był ten, ale namaszczenie było właśnie. Przepraszam, a to prawda. To jest chcę wam powiedzieć. Tacy ludzie w gorliwości, nie ustając, płomienni duchem, służą Bogu. Amen. Dobrze, właśnie rozumiem tak. Amen. Potrzebujemy. Nie tylko ułożenia, mądrości, to wszystko przyjdzie. Ale przede wszystkim gorliwości, tak? Postawcie. 0-0. Łaskawy Ojcze, cudowny Panie, ja dziękuję Ci za tych chętnych do nawrócenia. Tych, którzy stają w łonie, tych, którzy mówią: użyj nas, poślij nas, bo to jestem. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty dajesz im namaszczenie, że łuski spadają z ich oczu, że przychodzi obdarowanie i że Ty przekazujesz im wieść, co mają robić, dokąd mają dotrzeć. Ja dziękuję Ci za to, że to są ludzie, którzy otworzą bramy więzień. Ja dziękuję Ci za to, że to są ludzie, którzy będą wskrzeszać zmartwych. Ja dziękuję Ci za to, że to są ludzie, którzy będą prorokować. Że to są ludzie, którzy będą uzdrawiać, którzy będą wyganiać demony. Że będą to ludzie, którzy założą podwaliny od potężny, święty, żywy Kościół. Ojcze, w imieniu Jezusa. Niech to spłynie, niech to pozostanie na każdym z uczestników konferencji. I niech to się rozszerzy, niech to wezmą do swoich forów, domów, rodzin. Niech to namaszczenie nie ustaje. W imieniu Jezusa. Ale niech się rozwija i rozwija i rozwija, Ojcze. I daj nam odwagę, byśmy też składali ręce na ludzi, co do których nie mamy przekonania. Ale jeżeli Ty nam każesz, daj nam odwagę, żebyśmy to zrobili. Żebyśmy mogli uwolnić te służby i żeby to się działo. Nie tylko tu, ale wszędzie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.